A to, o czym ja chcę dzisiaj mówić, to w zasadzie większość padła już dzisiaj. Ale Duch Święty... Wszyscy powtarzamy po Jezusie. Amen. Ale Duch Święty mnie wczoraj zainspirował, żeby o tym powiedzieć, więc powiem. A mianowicie uważam, że oczywiście jest cały szereg rzeczy ważnych w życiu chrześcijańskim, tak? Ale chcę dzisiaj powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach w życiu chrześcijańskim, a mianowicie, po pierwsze, Kościół nie rozwiąże twoich problemów, a po drugie, Kościół rozwiąże twoje problemy. Powtórzę. Po pierwsze, Kościół nie rozwiąże twoich problemów, a po drugie, Kościół rozwiąże twoje problemy. Co mam na myśli? Dlaczego wiem, że Kościół nie rozwiąże twoich problemów? Bo, jak też już dzisiaj Julicka mówiła, chyba Julicka, Jezus już wszystko dał. Twoje problemy zostały rozwiązane. Kropka, amen, dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Rozumiecie? Po prostu. Twoje problemy zostały rozwiązane przez Jezusa na krzyżu, więc Kościół nie może rozwiązać twoich problemów. Wiem, że czasami szukamy łatwych rozwiązań, ale te, które działają, nie zawsze są łatwe i nie zawsze są te, które nam, że tak powiem, naszej duszy najbardziej odpowiadają. I odpowiedzialność za to, że żeby rozwiązywać te problemy, spoczywa na tobie. To jest twoja odpowiedzialność, nie Kościoła. Czasami chcielibyśmy, wiecie, taki najprostszy przykład, jaki mi się nasuwa. Kiedy na przykład ktoś nie ma pieniędzy, tak? To chciałby, żeby przyszedł ktoś z Kościoła i mu te pieniądze wręczył, tak? Ba, niektórzy nawet uważają, że w Kościele tak powinno być, że przyjdą i ci podadzą pod nos. Ale to Jezus dał ci pieniądze. On to już załatwił, rozumiecie? Tak naprawdę, jeżeli mowa o problemach, to musimy sobie przypomnieć tą podstawową prawdę, że jedynym problemem człowieka jest grzech. Jedynym problemem człowieka jest grzech. Nieważne, jaki masz dzisiaj problem, źródłem tego problemu jest grzech. Jeżeli chodzisz w depresji, to problem polega na tym, że grzeszysz, bo nie przyjąłeś uwolnienia od depresji. Jeżeli jesteś chory, to problem polega na tym, że grzeszysz, bo nie przyjąłeś uzdrowienia. Rozumiecie, kochani? To jest takie proste. Sekundeczkę. Jeżeli chodzisz smutny, na przykład wiecznie, to grzeszysz. Dlatego, że radość Boża zamieszkała w tobie. Więc problemem jest to, że grzeszysz. Rozumiecie? O jakimkolwiek problemie byście sobie nie pomyśleli, problemem jest grzech tego, który ma problem. Po prostu. To jest bardzo prosta prawda Boża, ale mam wrażenie, że jakby... No jest trochę taka zapomniana, bo mówi się o tej miłości i ja, wiecie, ja kocham miłość, że tak powiem, doświadczyłam Bożej miłości i staram się ją uwalniać tak, jak potrafię i sama też niejednokrotnie dawałam ludziom pieniądze, ale ja wiem, że to Jezus rozwiązał nasze problemy i to jest najwyższy wyraz Jego miłości do nas. A dzisiaj to my przez wiarę możemy wszystko wziąć. Przez wiarę każdy problem może zostać rozwiązany. Jeżeli masz dzisiaj jakiś problem, to po prostu przeproś Jezusa za to, że masz ten problem i pozbądź się problemu. Wszyscy mamy takie czy inne problemy. Odniosłam wrażenie, że jest takie pewne zjawisko, zdarza się, a zresztą może powiem było, bo nie wiem, czy jest dzisiaj, ale nawet tu u nas w Kościele było takie coś, że jeżeli ktoś miał jakiś problem, a inna osoba akurat z tą rzeczą problemu nie miała, czuła się lepsza od tej, która ten problem miała. Tylko wiecie, o co chodzi? Kto nie miał problemu, niech pierwszy rzuci kamieniem. A tak jak też Michał dzisiaj mówił, Kościół jest po to, żeby się podnosić. I to jest ta druga część, że Kościół rozwiąże twoje problemy. Dlatego, że jeżeli ty szukasz Boga, jeżeli ty opierasz się na Jezusie, i jeżeli ty na pierwszym miejscu w rozwiązywaniu problemów stawiasz to, żeby podążać za Bożą prawdą, a nie twoje emocje, a nie to, co tobie się teraz aktualnie podoba, to właśnie wtedy bardzo częstą odpowiedzią na twoje problemy jest Kościół. Rozumiecie? Nie dlatego, że ty się oprzesz na Kościele. Ty się musisz oprzeć na Jezusie.
A dopiero kiedy oprzesz się na Jezusie, rozwiązaniem twoich problemów jest Kościół. Kiedyś Agata powiedziała, że w Kościele cię poranią i w Kościele cię uzdrowią. Jeżeli czujesz się odrzucony, na bank dojdzie w Kościele do sytuacji, w których poczujesz się odrzucony. Ale jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz się czuć odrzucony i otworzysz swoje serce na Kościół i nie zamkniesz go, kiedy będzie bolało, to właśnie Kościół wyleczy cię z odrzucenia. Rozumiecie? Wszystko opiera się o nasze decyzje. Sekundeczkę. W ramach uwielbienia tutaj i w ogóle w ramach jakby tego kościoła uwalniane jest naprawdę potężne namaszczenie. I to namaszczenie jest i wszyscy o tym wiemy. Tylko pytanie brzmi, czy ty to namaszczenie wykorzystujesz? Wiecie, ja wiele razy przeżywałam coś w mojej relacji z Bogiem, płakałam w domu na kolanach, a potem przychodziłam tutaj i znowu płakałam, rozumiecie? I pozwalałam, żeby to namaszczenie mi usługiwało. I pozwalałam, żeby to namaszczenie zmieniało moje toki myślowe. I pozwalałam, żeby to namaszczenie uzdrawiało moje serce. Wiecie co, w ogóle widzę ludzi, którzy wcale nie mają się w życiu dobrze, a przychodzą tutaj i udają, że jest wszystko w porządku. Nie tędy droga. Jeżeli chcesz wolności, jeżeli chcesz być szczęśliwy, to właśnie tutaj wykorzystuj to namaszczenie. Nie udawaj. Tylko tutaj pozwól, żeby rodzina, Kościół dotknęła twojego życia. Pozwól, żeby była odpowiedzią Boga dla ciebie. I korzystaj z tego namaszczenia. Nie traktuj tego, wiecie, a jest świetna impreza, przyjdę potańczę. Tylko miej świadomość tego, co masz. Też tutaj w tym kościele, co masz. I korzystaj z tego. Jeżeli masz jakiś problem, to kiedy przychodzisz tutaj do kościoła na uwielbienie, to nie podchodź do tego tak, że jest wszystko w porządku i ja teraz będę tutaj tańczył, żeby nikt nie widział, że ja mam problem albo oleję mój problem, tylko właśnie tutaj, na kolanach, wykorzystuj to namaszczenie i pozwól, żeby Bóg ci usługiwał. Amen.